1984 roku założyliśmy związek zawodowy. Nie reaktywowaliśmy Solidarności. Założyliśmy związek zawodowy, który nie miał w nazwie Solidarność. Po prostu związek zawodowy, bo chodziło o sprawy takie typowo pracownicze, bo tam wszystkie prawa, jakie tylko pracownik miał, były łamane, więc to było w typowo o pracowniczych sprawach. Natomiast no oczywiście przekształciło się to no, w taką działalność typowo opozycyjną. No i jak mnie stamtąd wywalili, bo to jest istotne może o tyle, że jakby nie broniłem się przed tym zwolnieniem, bo w międzyczasie już poznałem Wiesię Kwiatkowską, to dziennikarka z Gdyni, która pracowała w Międzyzakładowym Komitecie w MKS-ie, w Solidarności. Ona zajmowała się badaniem historii Gdyni roku 1970. Czyli tej masakry grudniowej, gdzie komuniści no, rozstrzeliwali ludzi. Ona na podstawie dokumentów, które udało jej się w czasie legalnego działania Solidarności pozyskać, uzbierać, pokazywała mi, czym opowiadała mi o tym, no to jeszcze podsycała tą moją no, pewność, tak, że nie można inaczej z komunistami rozmawiać, jak tylko za pomocą siły, bo oni są nieobliczalni, będą mordować, jak będą tylko mieli z tego interes. Ten mój radykalizm wzrastał jeszcze, tak? No i zatrudniłem się w stoczni w grudniu 1984 roku, czy w listopadzie, już nie pamiętam. I od stycznia były zapowiadane 85 roku, od stycznia 85 były zapowiadane jakieś dość wysokie podwyżki. Władze związkowe łącznie z Wałęsą zapowiadały, że one teraz nie odpuszczą, że będzie że cały związek pokaże swoją siłę, że będzie strajk, ogólnopolski strajk ostrzegawczy, który miał trwać tam paręnaście minut, natomiast chodziło o pokazanie siły związku, że związek na wezwanie Wałęsy stanie. Bo do tej pory były wszystkie takie działania pacyfikowane, Solidarność wręcz zabraniała, nawet zniechęcała do udziału w manifestacjach, bo oni się dogadują z władzą. No i przyszedł ten dzień nieszczęsnego strajku, w zasadzie dwa dni czy trzy dni przed tym terminem. Urban ogłosił, że władze uznały, że te podwyżki są zbyt drastyczne i decyzję o wprowadzeniu odsuwają w czasie. To był wybieg, natomiast Wałęsa ogłosił, że zwyciężyliśmy i odwołujemy strajk. Bezpośrednio po strajku mnie i jeszcze jednego chłopaka, który był z Gdyni, wszyscy inni byli spoza, to nas po prostu zabrano jako prowodyrów. Przyjechali po nas strażnicy z ubekami stoczniowymi, wsadzili nas do nyski, zawieźli do szatni, poszli z nami do naszych szafek, kazali nam wziąć rzeczy, podwieźli nas pod bramę stoczniową i po prostu nas wyrzucili z zakładu. Żadnego rozliczania, zabrali nam przepustki i na zasadzie jesteście zwolnieni, wszystko. Zastrajkowały jeszcze dwa wydziały, tylko z całej stoczni, no ale niemniej nie byliśmy sami. I to był taki początek chyba takiego bardziej radykalniejszego działania, bo wówczas z Wiesią Kwiatkowską się skontaktowałem. Dostałem informację, skontaktowali się ze mną przez nią właśnie szefowie komisji zakładowej i oni grali na zwłokę, że mamy poczekać, że oni załatwią, że nas do tej pracy przywrócą. No ja byłem zbuntowany, bo jak mnie pozbawili pracy, no przecież no co, za 15 minut strajku, no przecież ja chcę pracować. Mijały dni, nic się takiego nie działo i 5 czy 6 dnia podjęliśmy decyzję, że ja z tym kolegą, w zasadzie to była moja decyzja, tak? On się do tego przyłączył, mówiąc prosto. Że musimy zrobić strajk głodowy, no bo tylko głodówka będzie skuteczna. Pomysł był ok, skonsultowałem go z Wiesią Kwiatkowską. Dzisiaj wiem, że ona już miała w tym czasie kontakt właśnie z Andrzejem Kołodziejem. Ona pewnie z nim to przedyskutowała, no tego mi wówczas nie powiedziała, tak? No nie byliśmy znanymi osobami, więc trudno byłoby uzyskać jakiś oddźwięk, że tam głoduje sobie jakiś zwiercan gdzieś w kościele, tak? To kogo by to obchodziło? Więc wymyśliliśmy, że będziemy głodowali na terenie stoczni, na gdzie teren stoczni jest bezpiecznie, żeby nas nie byli w stanie usunąć, no to były dwa miejsca. Albo Suwnica, która tak góruje do dzisiaj, stoi nad Gdynią całą,
widać ją z daleka. I drugie miejsce to był komin elektrociepłowni stoczniowej, EC2. Taka ciekawostka pokazująca, że można było jednak na kogoś liczyć. Rysiu Toczek to, taki kolega, którego poznałem przez zapośrednictwem Wiesi Kwiatkowskiej, też związany z zarządem regionu Solidarności. Pracował wówczas w służbie zdrowia, nie wiem dokładnie gdzie, natomiast w służbie zdrowia. I powiedział, że jak będziecie głodować, to ja załatwię, żeby przyjechała karetka, żeby się wami opiekowano, no bo jak się głoduje, to muszą się lekarze opiekować. Trochę mi się tak to wydawało dziwne, że zaraz od początku opieka lekarska, no ale no okej, skoro on tak stwierdził, no i że to będzie też istotne, bo nacisk będzie z zewnątrz. I umówiliśmy się, on zapytał, o której będziemy na ten komin wchodzić, myśmy powiedzieli, że o 10:00, to on mówi, dobra, to on załatwi, że karetka przyjedzie do stoczni z miasta, tak jak my już będziemy na tym kominie. Myśmy o 10:00 podeszli pod ten komin, zerwaliśmy kłódki zabezpieczające takie wejście, kratę, weszliśmy na tą górę, zamknęliśmy za sobą, także nie można było nas, no, dostać się do nas na taki podest, który był na górze. Więc byliśmy na tej górze może 20 po 10:00, może 25. Zdążyliśmy namalować napis tam, Solidarność, żądamy pracy, czy przywrócenia do pracy. No to upłynęło kolejne 15 minut czy 20. I okazało się, że w tym czasie rozegrały się takie sceny. Podjechała o 10:00 karetka z miasta do bramy i do strażników, że oni przyjechali, bo mają informację, że ludzie głodują na kominie. No to ci strażnicy patrzą na ten komin, znaczy to nie było go widać bezpośrednio, gdzieś tam musieli wyjść, tak, patrzą, mówi, no nikt nie głoduje, tak, ale oni się upierali, ci ratownicy, że oni mają pewną informację, że ludzie głodują, oni nie odjadą, bo oni muszą udzielić pomocy. Więc z wartowni porozumieli się z dyrekcją, zanim ktoś tam zareagował, zanim wysłali jakiegoś majstra na ten komin, to myśmy już tam byli. Już napis był, czyli potwierdziła się informacja, że ktoś głoduje. I w międzyczasie no, zauważyli nas na dole robotnicy, zresztą poza tym no, była też ta informacja przez ten kanał stoczniowy puszczona, związkowy. I pod kominem zaczął się zbierać tłum. Nie wiem, było parę tysięcy osób. No, stocznia wtedy liczyła 16 tysięcy pracowników, więc nie wiem, tam było 2-3 tysiące osób. I schodzili się, no to jak z góry myśmy na to patrzyli, to tak jakbyśmy na mrowisko patrzyli. Był tłum i takie no, ścieżki ze wszystkich stron, ci ludzie się zbliżali. No bo coś się dzieje, tak? Trwało to w sumie wszystko może godzinę. Może godzinę i 20 minut, trudno mi powiedzieć. Ja już mówię do końca, bo w międzyczasie był u nas na kominie mistrz, nasz mistrz, którego wezwano, wszedł na górę, myśmy go nie wpuścili, tylko rozmawialiśmy przez tą kratę. Później był kierownik i ostatnim panem, który był, to był dyrektor do spraw pracowniczych, który obiecał nam, bo już nam to obiecał majster, tak? Natomiast jakby skończyło się na dyrektorze, że jesteśmy przywróceni do pracy, że nie ma żadnego problemu, że on natychmiast nas przywróci, że to jest pomyłka, że oni tak nie chcieli, no i nie mamy co tu siedzieć. Zeszliśmy na dół. Mówię o tym dlatego, że później tam co niektórzy koledzy mieli pretensje. Po co wyście zeszli? Jeszcze trochę i by cała stocznia stała, tak? Byłby to powód do zatrzymania całej stoczni. Natomiast tak, no to pod kominem owszem była może pół, może nawet cała stocznia już w tym momencie. Natomiast no, po naszym zejściu, no to ludzie się porozchodzili po swoich wydziałach. Dyrektor w obecności wszystkich powiedział, że on nas przywraca do pracy. Jakby potwierdził to. Stwierdził natomiast, no, że myśmy tam zmarzli na górze, więc musimy do niego do gabinetu, jakieś herbaty się napijemy, a w międzyczasie sprawy papierowe załatwią. No i oczywiście to był wybieg, bo jak weszliśmy do gabinetu dyrektora, no to tam nas ubece obskoczyli. Były obstawione okna, obstawione drzwi. I proszę panowie, usiądźcie, musimy tu poczekać, jakieś tam formalności załatwić. I tak czekaliśmy do godziny 15 czy do 14:30. Widzieliśmy z góry, z okna, jak ludzie wychodzili z pracy. Jak pierwsza zmiana stoczniowa wychodziła z pracy. I oni nas później tyłem wyprowadzili
no, milicyjnych but i wywieźli z terenu stoczni. Natomiast no, przetrzymali nas, dopóki ludzie byli w stoczni, no to oni z nami nic nie robili. Aresztą przetrzymali nas 2 doby w areszcie milicyjnym, takim zwykłym. Po czym po 2 dobach zawieźli nas do psychiatryka. Do szpitala dla psychicznie chorych. Przed upływem 48 godzin, bo to jest też istotne, bo ja oczywiście powiedziałem, że ja się nie zgadzam, że tu nie ma żadnego nakazu. Pracownicy medyczni no, początkowo nie chcieli nas przyjąć, no bo aż tak, na początku nas, jak przywieźli nas milicjanci, mówię, to proszę przyjąć. No to oni zaczęli wypełniać dokumenty i w którymś momencie mówią, no, że musimy tam coś podpisać, jakąś zgodę, tak? Ja mówię, że nie wyrażam żadnej zgody, ja tu nie zostanę. No i konsternacja wśród tych pracowników, no jak nie zostaniesz, to milicja was przywiozła. No tak, ale jestem aresztowany, a to akurat mijało 48 godzin, nie tak, nie wiem, brakowało 15 minut czy 20. Jakby oparłem się na tym, i mówię, skoro nie jestem aresztowany, bo początkowo myślałem, że jestem, ale ci milicjanci mówią, że nie jesteśmy aresztowani. Mówię, no to ja sobie idę, tak? O, nie, no nie możesz sobie pójść. Tak? I tak nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, gdzieś tam telefony się rozdzwoniły. No i w końcu gdzieś przyszło z góry polecenie, że mają nas po prostu zatrzymać. Natomiast już na oddziale personel nie próbował nic zrobić takiego, żeby nas ani badać. Jak ja powiedziałem na dzień dobry, że ja się nie zgadzam na żadne badanie, na zmianę ubrania na przykład, to nikt mnie do niczego nie zmuszał. To muszę powiedzieć otwarcie. Byli wszyscy bardzo zdziwieni, że tu przywieźli wariata, który nie chce być wariatem, tak? Przetrzymali nas w tym, na tym oddziale około miesiąca. Ja w międzyczasie oczywiście tam po 2. czy 3. dnia poprzez lekarzy, psychologów skontaktowałem się z Wiesią Kwiatkowską, z Gwiazdami, z Janną i Andrzejem. Oni przyszli do mnie tam do tego szpitala. Wpuszczono ich, no bo przyszli na odwiedziny, ale oni, to było po godzinach jakby normalnych pracy, gdzie nie było ordynatora. Tam gdzie, jak nie wiem, to była 16 czy 17, czyli takie nieformalne odwiedziny. Pogadaliśmy sobie w gabinecie tych psychologów i że skoro nic mi nie robią, no to poczekają, że oni jakby radzili mi poczekać, zobaczyć, co się będzie działo. Co wymyślą? Ja byłem taki napalony, że od razu, to ja robię głodówkę, a on go mnie nie rób, bo szkoda zdrowia, zobaczymy, no jakoś dopóki, tak, nie chcą nic od ciebie, nie chcą cię badać, do niczego cię nie zmuszają, no to zobaczmy, co będzie, tak? No i to patrzyłem, co będzie przez 4 tygodnie i w końcu powiedziałem, że ogłaszam głodówkę, napisałem takie oświadczenie. Też miałem umówiony sygnał właśnie z Gwiazdami, że zadzwonię wówczas, czy z Wiesią, już nie pamiętam, że zadzwonię, że proszę mi przywieźć szczoteczkę do zębów, to będzie sygnał, że ja głodówkę zacząłem. Ale po rozpoczęciu głodówki chyba 2. czy 3. dnia zostałem zwolniony. Ot tak. Przychodzi lekarz i mówi, jest pan wolny, może pan iść do domu. Poszedłem tylko do księdza Jastaka, który mnie przyjął, powiedziałem, że mnie zwolniono z tego, ucieszył się. No powiedział, że no zaprasza na następny piątek, jak będzie to spotkanie. I stamtąd pojechałem spod kościoła, tam przystanek jest niedaleko, pojechałem na Oburze. Chciałem jechać do domu. I tą przesiadkę miałem właśnie po zjeździe z wiaduktu. Jest to o tyle ciekawa historia, bo ten przystanek mieści się dokładnie vis-a-vis na drugiej stronie ulicy, jak komisariat milicji. Czyli przez szerokość ulicy jest komisariat milicji. No i to było, jak wysiadłem z autobusu, to była ostatnia rzecz, którą tak naprawdę pamiętam. Bo zostałem pobity przez nieznanych sprawców w taki sposób, że jedno z uderzeń, jedno z pierwszych rozwaliło mi łuk brwiowy, krew trysnęła, miałem zaraną całą twarz. Wyłamali mi nogę. No byłem poturbowany, w sumie nogę miałem potem 3 miesiące w gipsie. No tak to wówczas wyglądało, że no w końcu dowiózł mnie, ktoś mnie zawiózł na pogotowie, na tym pogotowiu mi właśnie no pierwszej pomocy udzielono, jakieś tam poszyli mi różne rzeczy, żebra mnie opatrzyły, bo mi się okazało, że żebra były połamane, ta noga połamana, w kolanie, kolano mi się zginęło w drugą stronę po prostu, nie? Taki był efekt. Zadzwoniłem do Wiesi, nie byłem w stanie się stamtąd wydostać, tak? Ona mówi, żebym się jakoś tam dostał, to mówi, że absolutnie nie ma mowy, przyjechała taksówką, zabrała mnie do siebie. No i mówi, że słuchaj, musisz zostać, bo jak będziesz gdzieś sam, to cię po prostu zabiją.
I 3 miesiące, które miałem tą nogę w gipsie, spędziłem u wieś. W międzyczasie no, ona próbowała sprawę nagłośnić, no, w myśl zasady, że jak będą o tym mówić, będzie się o tym pisać, będzie o tym podawała wolne radio, będzie o tym mówiło, to będę bezpieczny. Ja nie znałem tych mechanizmów, wiem, że tak to działa, tak, później się o tym tak już dowiedziałem. I była olbrzymia trudność, bo ja tego nie rozumiałem, ona pewnie na początku też nie. Gwiazdowie przekazywali swoimi kanałami, ale tylko i wyłącznie mieli dojścia do radia francuskiego. Romaszewscy przekazywali do Głosu Ameryki. Natomiast Wolna Europa nie chciała mówić. No bo Wolna Europa była zmonopolizowana przez Wałęsę, no i przez tą Warszawkę, która była przy Wałęsie. No i nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego oni nie chcą tej informacji puścić. I w końcu Wiesia do mnie mówi, słuchaj, musimy jechać do Lecha. No bo kurczę, naprawdę, to nie ma żartów. Mówi, no zabiją cię, następnym razem cię zabiją. Mówię, no dobra, ja w tym gipsie, no już mogłem chodzić, no bo gips usztywniał nogę, to było, nie wiem, po miesiącu czy po półtorej. Pojechałem z Wiesią do Wałęsy, który dla mnie był no jednak ikoną, bohaterem, tak? No był kimś takim, no może nie zachowywał się do końca tak, jak ja bym sobie to wyobrażał, natomiast no był kimś ważnym. No i nie zapomnę tego, jak potraktował mnie jak żebraka. No bo jak przyszliśmy tam do niego, Wiesia mówi, że wiesz, to jest no, chłopak, który tam, no, wyrzucili ich ze stoczni za strajk, no został pobity, że trzeba by mu pomóc. A Wałęsa mówi, tak, mówi, no trzeba pomóc, mówi, ja zadzwonię do Brygidy, żeby mu tam jakieś paczki dali, nie? Zrobiło mi się bardzo przykro. Oczywiście później sobie to przełożyliśmy. Ja za ten strajk Solidarności, ten strajk, o którym mówiłem, ten 15-minutowy, za który mnie wyrzucono z pracy, miał być testem skuteczności jego wpływu, Wałęsy, na załogi polskich zakładów. Skoro Wałęsa odwołał ten strajk, a ja strajkowałem, no to ja waliłem w jego autorytet. On to tak odbierał, taki mały, tak zwyczajnie po małemu, taki ludzki zawistnik, taki po prostu, a ja, to ja ci w takim razie się zemszczę na tobie, tak? Boś ty zrobił coś przeciwko mnie. Nie interesowało go, czy ja wiedziałem o tym, że on odwołał ten strajk, czy ja nie wiedziałem. Nie interesowały go intencje moje, tylko no po prostu zrobiłem wbrew jego zaleceniu. Więc on nie był wcale zainteresowany, żeby sprawę nagłaśniać. No pewnie najlepiej byłoby dla niego, gdyby mi tam zatłukli, bo nie miałby później problemów. I to mi pokazało taką prawdziwą twarz tego troszczącego się o robotników wodza. Nie? To takie było zderzenie, które mnie do niego bardzo, bardzo, bardzo negatywnie nastawiło. W związku z tym, że byłem w tym, obracałem się w tym środowisku no, z Wiesią, to i Gwiazdowie przyjeżdżali, to ta opozycja, ta część opozycji, która była w opozycji również do Wałęsy, tak? Czyli krótko mówiąc, zacząłeś się stawać dużym opozycjonistą, mając 22 lata. Dokładnie tak to chyba wówczas wyglądało, bo bezpośrednio po tym, jak mnie gips zdjęli, to poszedłem do pracy do takiej spółdzielni, to mi przez Wiesię mi załatwiła, bo mówi, tam będziesz bezpieczny, do stoczni cię nie przyjmą przecież. Bo oczywiście stocznia uznała, że ja porzuciłem pracę, bo skoro uznali, że zostałem przywrócony do pracy, ale skoro na drugi dzień nie zjawiłem się w stoczni, to ją porzuciłem. I tłumaczenie, że przecież byłem w szpitalu, nie miało żadnego znaczenia, tak? No nie stawiłem się do pracy, więc jakby uznają, że porzuciłem. To była taka spółdzielnia, dwie były w Gdańsku takie, jedna założona przez Płażyńskiego, późniejszego marszałka. Świetlik się nazywała, druga była założona, to była spółdzielnia, remontowo-budowlana spółdzielnia pracy w Żukowie z siedzibą w Sopocie, która zajmowała się pracami wysokościowymi. W Świetliku pracował Tusk, a to była taka druga bliźniacza spółdzielnia, która tak naprawdę powstała tylko po to, żeby spacyfikować, dać dobrze zarobić opozycjonistom, takim ludziom, którzy są aktywni, mogą być niebezpieczni.
i będą, żeby nie chcieli się angażować, no bo mają dużo do stracenia, bo zarabiają 10 razy tyle, co zarabiali wcześniej w zakładzie pracy i od świtu do nocy chcą pracować, bo mają godne zarobki, tak? Mhm. Bo tak było, że za jeden miesiąc pracy zarabiało się tyle, co w stoczni za cały rok. Za pracę wysokościową. Za pracę wysokościową. Tak to wyglądało. Bardzo dobrze płacili. To był taki, znaczy to była wykorzystana luka w przepisach, którą władze tolerowały i jakby właśnie to było takie, my wam pozwalamy na coś, ale wy za to się nie wpieprzajcie, nie przeszkadzajcie nam. Mhm. I tak świetlik i nasza spółdzielnia tak samo funkcjonowały, że właśnie w świetliku większość osób, które były, to tak naprawdę to była opozycja kanapowa. Później, tak jak już poszli do pracy, do świetlika, to już z nich opozycjonistów nie było, tylko kanapowcy. Natomiast poznałem tam chłopaka Witka Marczuka, który był jednym z niewielu takich, którzy rzeczywiście coś, mimo że tak pracował w takiej spółdzielni, to rzeczywiście bardzo aktywnym był działaczem i bardzo dużo robił. Później się dowiedziałem po latach, że praktycznie po aresztowaniu Borusewicza to on, jeżeli chodzi o tą część wykonawczą, to cały związek był w jego rękach. Merkel był formalnie, Jacek Merkel był jakby nominalnie zastępcą Borusewicza i on kierował, ale praktycznie to Witek Marczuk. No zaprzyjaźniliśmy się, był taki moment. W tej spółdzielni pracując właśnie z Witkiem, między innymi latałem, nadawałem radio, on miał dostęp, nie wnikałem skąd on przychodził z nadajnikami, prosił, żeby mu pomóc, no to ja z nim chodziłem, nadawaliśmy audycje radiowe Solidarności oczywiście, wówczas jeszcze drukowaliśmy Gryps fizycznie, mimo że facet w strukturach hierarchii tej podziemnej był bardzo wysoko, miał bardzo duże możliwości, fizycznie sam drukował, więc nie był to taki malowany opozycjonista, tak? Pracując w tej spółdzielni, między innymi ja zorganizowałem taką grupę chłopaków młodych, którzy zbliżały się wybory i trzeba było robić akcję nawołującą do bojkotu wyborów. I zrobiliśmy to na tyle skutecznie, że w przeciągu 10 kolejno następujących po sobie dni zamalowaliśmy calutką Gdynię. Wszystkie wieżowce, jak się jechało od strony Szczecina, jak się dojeżdżało do Gdyni, stały wieżowce wzdłuż głównej ulicy. No i później na różnych osiedlach była podobna sytuacja, że no wieżowce stały na ogół w stosunku do głównych ulic to bokami. Prostopadle. Tak. I myśmy zamalowali wszystkie szczyty tych wieżowców. No pierwsze, drugie, trzecie osiedle powiedzmy było bezpieczne, ale że myśmy zdążyli obskoczyć wszystkie dzielnice w Gdyni, to jest niewiarygodne, że oni nie czekali tam na nas. Tak? To było bardzo krótkie napis, bo to była malowana wielka świnia. I napis głosuj na mnie. Robiliśmy to w grupie takiej od 7 do 5 osób, więc w międzyczasie również ramki drukowe były w użyciu na klatkach schodowych, również tego typu napisy. Oczywiście wszyscy uświnieni farbami, bo jak to w pionie taka ramka była, no Kongo, udawało nam się. W każdym razie po 10 dniach przeszliśmy na kolejki, że będziemy teraz to samo robili w kolejkach trójmiejskich, czyli między Wejherowem a Gdańskim jeżdżących. I to nam się już nie powiodło. Jak kolejka ruszała, wyrzucaliśmy ulotki, malowaliśmy kolejkę i na następnym przystanku wysiadaliśmy. Jest bardzo łatwo policzyć, ile kolejek pomalowaliśmy, bo zaczęliśmy w Gdyni Chyloni, a wpadkę mieliśmy Gdańsk Politechnika, to jest chyba 17 przystanków. Czyli tyle kolejek obmalowaliśmy. Czekali na nas właśnie w Gdańsku Politechnice. Mnie nie złapali, natomiast no, obława tam była przy wyjściu z peronu. Znaczy na peronie byli, ale myślę, że chyba byli zdziwieni, że nas było tylu. I jakby nie interweniowali na peronie, myśmy się tam rozproszyli i wtedy dwóch chłopaków złapali. Tego samego wieczora dostałem informację, że była rewizja u mojego kolegi i u mnie w domu była rewizja. Jeden znał mnie i tego kolegę, a drugi znał tylko mnie. Mhm. To skoro wiedzieliśmy, który zaczął sypać. Więc postanowiliśmy, że no, nie damy się złapać, tak? Nie nocowałem w nocy w domu, tylko gdzieś u kolegi. Następnego dnia przed pracą czekał na mnie ten Witek, mówi nie idź tam, bo tam czekają na ciebie. Wiedzieli, gdzie pracowałem. Załatwił mi i jeszcze jednemu koledze, do którego mieszkania też wpadli, więc załatwił nam nocleg.
I tak się zaczęło moje ukrywanie. To był 84 rok jesienią. Nie, piąty. Piąty rok jesienią.